Państwa obecność tutaj, to spotkanie, to jest spełnienie moich marzeń. Bo podejrzewam, że nikt z Państwa nie chciałby się ze mną miejscami zamienić, ale my od wielu, wielu lat mówimy i piszemy o tym, jak ważna jest przestrzeń w mieście, jak fundamentalne znaczenie dla naszego dobrostanu szeroko pojętego, nie tylko materialnego, ale również psychicznego i duchowego, ma to, w jakim środowisku funkcjonujemy. I od lat to wydawało nam się, że to jest groch o ścianę. I dzięki temu, że Państwo wykazaliście się inicjatywą, mówię o mieszkańcach ulicy Spacerowej i okolic, i że zainteresowaliście sprawą media i polityków, to możemy dzisiaj o przestrzeni w mieście ogólnie, a o Rzeszowie szczególnie podyskutować. I oczywiście z prawa ulicy Spacerowej i tego konfliktu, który od, o ile wiem, ponad 3 lat gdzieś tam sobie cały czas kipi, jest dla nas tylko pretekstem, żeby również powiedzieć o problemach Rzeszowa jako miasta w ogóle. Tak? I mamy taką nadzieję, być może naiwną, znając polskie realia, ale tak mamy, że może dla Państwa, jako dla przedstawicieli społeczeństwa i dla polityków i dla mediów, to dzisiejsze spotkanie wyznaczy jakiś standard postępowania. To, co w Polsce jest ciągle traktowane jako egzotyka i wydarzenia incydentalne, a na świecie jest sprawą zupełnie oczywistą, że sprawy kluczowych inwestycji z punktu widzenia przestrzeni w mieście, nieważne czy prywatnych, czy publicznych, sprawy dotyczące inwestycji trudnych, budzących kontrowersje, załatwiane są w sposób oficjalny, jawny, dyskutowane publicznie. Każdy może tak naprawdę się wypowiedzieć i to powinna być dla nas norma. Ja nie ukrywam, że jednym z warunków przyjęcia tego zlecenia, oprócz tego, że dostaliśmy praktycznie wolną rękę, jeśli chodzi o projektowanie, było to, że do tego spotkania dojdzie, że będziemy mogli Państwu pokazać ten projekt, a potem Państwo będziecie mogli w nas rzucać pomidorami. Tak? Taka jest kolej rzeczy i ktoś, kto się boi stanąć przed ludźmi, nie powinien być architektem. No po prostu to jest zawód, gdzie człowiek nieustannie w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Nawet jeśli Państwo nie macie ochoty, nawet jeśli Państwo nas nie znacie, no kilka osób znam, ale w większości nie, osobiście, to z tym, czym się od prawie 20 lat zajmujemy w Rzeszowie, to Państwo obcujecie, być może nawet nie wiedząc o tym, kto gdzieś za tym stoi, bo nie znam nikogo, kto przynajmniej raz nie był na okrągłej kładce, albo przynajmniej raz nie robił zakupów w Galerii Rzeszów. Przez te 20 lat udało nam się parę takich, jak sądzę, istotnych z punktu widzenia przestrzeni Rzeszowa budynków zrobić, które tu zostaną na lata i mam nadzieję, że trochę przygaszą ten nieszczęsny pomnik, którego trochę wstyd. Myślę, że parę niespodzianek jeszcze przed nami. My pracujemy w tej chwili nad ponad 30 projektami, przynajmniej kilka będzie naprawdę znaczących z punktu widzenia miasta i mam nadzieję, że nawet jeśli będą to projekty szokujące, to one po prostu będą dobre. Po tym krótkim wstępie to pozwolicie, że przejdę do już bezpośrednio do tego, co na ulicy Spacerowej się dzieje. To jest genialna grafika. Przepraszam, musiałem ją ukraść. Tak? Ona była gdzieś na facebookowym profilu Państwa. I słuchajcie, ja bym tego lepiej nie zrobił. To jest mistrzostwo świata. Ona naprawdę w pigułce pokazuje, za co się architektom powinno odrąbywać ręce. Tak? To tak nie wolno robić. Znaczy, abstrahując od tego, że nie da się zrobić tego w taki sposób, to faktycznie, proszę Państwa, to jest katalog głupot, które robią architekci, inwestorzy ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa. Tak? Także bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję.
kiedy się te parę miesięcy temu zabieraliśmy za ten projekt, to jak przy każdym innym projekcie, to muszę wam trochę powiedzieć od kuchni, jak my pracujemy. To jakby zaczyna się często trwająca miesiąc albo półtorej faza, po angielsku to brzmi research, po polsku badania i kojarzy się raczej z przychodnią lekarską, stąd to może nie jest dobre skojarzenie, ale faktycznie to są prace studialne, kiedy my tak naprawdę szukamy problemów, które trzeba rozwiązać. Głęboko kopiemy w działce, w relacjach, które tam są przeróżnych, szukając konfliktów, szukając problemów, zastanawiając się, jak możemy sobie z nimi poradzić. I jak się to porówna potem z tymi argumentami, które państwo, mieszkańcy ulicy Spacerowej przytaczali, to okazało się, że bardzo wiele naszych spostrzeżeń się z tymi waszymi argumentami zazębia. I ja tak w pigułce tylko przez nie przejdę, a potem opowiem państwu, jak chcemy się z nimi rozprawić. Tak, bo tak naprawdę mało kto to wie, ale architektura to nie jest sztuka budowania budynków. Budynki to jest efekt uboczny naszej pracy. Nasza praca tak naprawdę polega na rozwiązywaniu problemów, ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów, co do których ludziom się wydaje, że się ich rozwiązać nie da. Wtedy się przychodzi do takiego gościa jak ja i płaci mu się ciężkie pieniądze, żeby on te problemy rozwiązał. No więc opowiem państwu, jak próbujemy je rozwiązać. Pierwsza uwaga taka, że nie można budować wysokich budynków obok niskiej zabudowy. No i tak, to prawda, ale jest małe ale. Jak państwo sobie wyobrazicie, że się cofamy 700 lat wstecz, i gdzieś na początku we Francji, potem w całej Europie, na wsi, na przykład w Chartres, budujemy katedrę gotycką, no to mamy budynek, który ma 80 czy 100 metrów wysokości, jest zrobiony z palonej cegły, pełen kamieniarki, a obok stoją chaty kryte strzechą. Więc wysokie budynki obok niskich budynków daje się stawiać. Tak? W mieście stawia się dominanty, bo one są potrzebne, bo my na podstawie tych dominant nawigujemy. Oczywiście jak się ich stawia na za dużo, to się nadmiar dominant powoduje, że nie ma żadnych. Więc absolutnie się zgadzam z tym, co państwo mówicie, że nie można budować wysoko przy budynkach przy Spacerowej, ale proszę pamiętać, że to nie jest reguła. To nie jest tak, że się takich rzeczy nie robi. Okej, nie robi się ich na przedmieściach, natomiast w śródmieściach, tam gdzie mamy intensywną zabudowę, takie rzeczy się zdarzają. Mamy kościół stojący na placu, a obok są niskie kamienice. Więc ten argument, mówię, co do zasady się z nim zgadzam akurat w tym wypadku, ale proszę pamiętać, że w projektowaniu miasta nie ma takich żelaznych reguł, że to nie jest matematyka, że dodajemy zera i jedynki i zawsze wychodzi ten sam wynik. Nigdy nie wychodzi. Nigdy nie wychodzi, ilu architektów do tego siądzie, tyle pewnie będzie różnych propozycji. Wysokie budynki odbiorą słońce. Amen, odbiorą. Wysokie budynki generalnie zmieniają klimat w mieście, szczególnie z uwzględnieniem tego, co się dzieje przy Spacerowej, gdzie ta państwa zabudowa jest po północnej stronie, a ta planowana wysoka taka zabudowa od południa jeszcze na wznoszącym się stoku, no to wiadomo, że ten cień jest bardzo głęboki i faktycznie mocno państwa by zacienił, jeszcze do tego ktoś by państwu zaglądał w talerz i patrzył, co jecie na obiad, tak? No bo to widok z góry jest mało sympatyczny i wiadomo, że wartość nieruchomości spada i tak dalej, i tak dalej. Sam bym protestował. Tak, no do sypialni też. Dzięki Mirek za podpowiedź. Generalnie prawie wszędzie. To, że cytując klasyka, ulica Spacerowa istnieje tylko teoretycznie, to chyba wiecie najlepiej, tak? Ona jest kreską na mapie i jakimś tam zapisem statystycznym, natomiast generalnie rzecz biorąc tej ulicy nie ma i serdecznie państwu współczuję, że funkcjonujecie w takiej rzeczywistości, postaramy się coś z tym zrobić. I sprawą oczywistą jest dla nas, że nie da się na tej uliczce
wpakować już większego ruchu, tak? No nie da się, tak? Ja wiem, że straż pożarna czy pogotowie potrafią zablokować i tak dalej, więc to jest oczywiste. To jest argument szczególnie miły w mojemu sercu. Moja żona gdzieś znalazła na jakimś forum głos któregoś z mieszkańców, który jest rozpaczony, już taki zdobity, powiedział, no żeby to chociaż było ładne, a nie takie paskudne. No więc no to na tym obrazku jest paskudne, dlatego mówię, że to jest kwintesencja tego, co się buduje w Rzeszowie. W Polsce to się zmienia, w Rzeszowie zmienia się opornie. Postaramy się, żeby to nie było paskudne. No i woda. Słuszna uwaga. Zabetonowanie czy utwardzenie dużej powierzchni spowoduje, że te problemy, które Państwo dzisiaj macie z zalewaniem podwórek przy ulewnych deszczach, on się będzie tylko pogłębiał. Musimy to kompleksowo rozwiązać i paradoksalnie budowa kolejnych kolektorów kanalizacji deszczowej wcale nie jest jedynym czy też optymalnym rozwiązaniem. No i na koniec tereny zielone. Abstrahując od tego, że przepraszam, nie są to tereny zieleni publicznej, tylko tereny prywatne i że absolutnie pod żadnym względem nie można nazwać tego zielenią urządzoną. Co nie zmienia faktu, że zieleń jest absolutnie kluczowym elementem z punktu widzenia mieszkańców miasta i zagwarantowanie ludziom dostępu do zieleni jest takim pierwszym krokiem, który trzeba zrobić, żeby nasze samopoczucie się poprawiło. Jest cała wielka nauka mówiąca o tym, jaki przestrzeń wywiera wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, prędkość uczenia się, relacje sąsiedzkie i tak dalej. I te zielone skwery, ta zieleń, którą widzimy za oknem, ma znaczenie fundamentalne. Proszę sobie wyobrazić, że nawet ludzie w szpitalach, jeśli mają kontakt z zielenią, szybciej zdrowieją, spada im ciśnienie, rany się szybciej goją i tak dalej. No to jest masa literatury, która to opisuje. Większość architektów w Polsce nigdy w życiu o tym nie słyszała. Cóż, dlatego zawsze mówię, że nie lubię architektów, znam ich jak zły szeląg, sam jestem architektem, więc wiem, za co odpowiadamy. No więc proszę Państwa, tak nie należy robić. Tak? I może to Państwa dziwi, że ja tutaj stoję jako najemnik wynajęty przez inwestora, żeby bronił jego interesów i mówię, że generalnie zgadzam się ze wszystkimi waszymi postulatami. Zgadzam się. Mamy jeszcze swoje kamyki do wrzucenia do tego ogródka, bo państwo się na pewnych rzeczach znać nie musimy, a my już tak. I jest masa innych aspektów, o których troszeczkę tutaj opowiem, które powodują, że taki rodzaj zabudowy jest absolutnie nie do przyjęcia. Absolutnie nie do przyjęcia. On faktycznie państwa krzywdzi. I zarobienie takich rzeczy architektów się powinno tarzać w smole, w pierzu i wyganiać z miasta. I o tym za chwilę. Jeszcze abstrahując tak troszeczkę z boku. Muszą Państwo mieć świadomość, że nasi klienci są różni. Jedni mają większe doświadczenie, inni mniejsze. Tutaj my w tym projekcie tkwimy od bodaj 4 miesięcy. Firma CIS Developer, która jest jednym z naszych zleceniodawców, bodajże od miesiąca jest właścicielem części działek. Więc wszyscy jesteśmy w tym konflikcie nowi i szczerze powiedziawszy, jak zobaczyliśmy to, co tutaj się dzieje i te propozycje zabudowy, które się wcześniej pojawiały, no to włos się na głowie jeży. No mi już niespecjalnie, ale no powiedzmy, że ręce opadają, tak? Więc proszę mieć też świadomość, że inwestorzy i architekci nie są odpowiedzialni za całe zło tego świata, za sporą część tak, ale nie za całe. I że bardzo często inwestor staje się zakładnikiem, czy też ofiarą niekompetencji architekta, który no, proponuje mu rozwiązania niemożliwe do zrobienia. Inwestor mówi, okej, no to skoro uważasz, że to jest dobre, tak jak do lekarza, no przychodzimy i nikt z nas niespecjalnie z lekarzem dyskutuje na temat tego, czy on wie, co on robi. No, po prostu mu ufamy. Niestety bywa różnie i w wypadku tego typu inwestycji również tego typu wpadki się zdarzają. Kiedy zabraliśmy się za ten projekt, to jakby równolegle z tymi badaniami pojawia się
cała masa skojarzeń, cała masa pomysłów, zastanawiamy się, okej, okay, no to jak powinniśmy podejść do zabudowy tych wzgórz. Jak pojechałem pierwszy raz na działkę, no to moje skojarzenie było takie. Tak, tak powinniśmy zaprojektować ulicę spacerową. Jak to sam autor zauważył, profesor Tolkien, wszyscy jesteśmy po trosze hobbitami, ja z wiekiem coraz bardziej, więc ten atawizm we mnie gdzieś głęboko tkwi i pomyślałem sobie, że chętnie byśmy zrobili taki hobbiton. Wszyscy biegalibyśmy na bosaka i mieszkali w domkach z zielonymi dachami. No dobrze, a to jest bajka, ale w każdym micie jest ziarno prawdy. I kolejny krok to było przeanalizowanie tego, jak to robią starsi i mądrzejsi od nas. Żebyśmy nie wymyślali koła, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób można te wzgórza tak naprawdę zabudować. Tak? Jak możemy zrobić taki hobbiton, ale taki prawdziwy. I każdy, kto gdzieś po świecie jeździ albo przynajmniej ogląda podróżnicze programy, ma jakąś taką referencję, odniesienie w głowie do tego, jak wyglądają miasteczka na południu Europy, ale to jest nie tylko domena Europy, tylko i również innych krajów. Że nasi przodkowie często kilkaset lat temu nie próbowali przyrody gwałcić i budowali swoje miasta w taki sposób, żeby one jak najmniej ingerowały w ten naturalny krajobraz. Dopasowywali się do nachylenia terenu, dopasowywali się do słońca. Proszę też zwrócić uwagę na to, że te budynki, jak Państwo zmrużycie oczy, to się pojawiają takie piksele, taka mozaika światła i cieni. Te budynki poza przypadkami kościołu czy zamku, który gdzieś nad tym dominuje, tej dominanty, one są bardzo rozproszone, rozdrobnione, mimo że to jest bardzo, bardzo intensywna zabudowa. Tak powinno funkcjonować miasto. Mamy bardzo intensywną zabudowę, drogi pomiędzy tą zabudową gdzieś meandrują, dopasowując się nie do wizji inżyniera, który chce jeździć po prostemu, tylko do naturalnego ukształtowania terenu, do potrzeb ludzkich. Skala budynków też jest taka, że one mają dostęp do słońca, jest w tym wszystkim mnóstwo zieleni. I to jest jakby taki kamień milowy, taki jeden z fundamentów, na którym ten nasz projekt zaczął wyrastać. Tak? Czyli budujemy górkę mieszkalną. Dla architektów taka uwaga, dla Państwa być może nowość. Jest taka książka, która jest Biblią architektów, tego się uczy za moich czasów, dawno temu. Uczyło się studentów na pierwszym, drugim roku. To jest Język wzorców Christophera Alexandra. Ona została w 70-tych latach napisana. To jest przykłady takich bardzo dobrych praktyk, jak uczynić życie w mieście i funkcjonowanie budynków bardziej przyjaznym dla ludzi. I on tam opisuje taki wzorzec, który się nazywa górka mieszkalna. To dokładnie mówi, w jaki sposób optymalnie projektować i budować zabudowę w mieście na wzgórzach, dlaczego ona jest taka fantastyczna, wszyscy mamy piękne widoki i tak dalej. Niestety mam wrażenie, że część kolegów po fachu nigdy o tej książce nie słyszała. No. Cóż, nie moja wina. Każdy z Państwa jako kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że zadawanie gwałtu naturze jest po prostu bez sensu, że no, można próbować drogi budować tak jak Rzymianie, od biedy da się po nich chodzić, ale już jeździć nie. I to, co być może się w San Francisco sprawdza, to w Rzeszowie, w Polsce już absolutnie nie. My musimy brać pod uwagę to, że jest zima i racjonalne gospodarowanie terenem polega na tym, że się do tego terenu dopasowujemy. I podobnie jest z tymi wysokimi budynkami, które gdzieś tu taką legendą miejską się stały, że mają powstać jakieś gigantyczne budynki. Jak Państwo widzicie, one same siebie zacieniają, już nie mówiąc o tym, że zacieniają sąsiedztwo i się tego nie da zgodnie z przepisami zrobić. Zdecydowanie optymalnym rozwiązaniem jest po prostu budowanie gęsto, ale nisko, czyli tak jak w historycznych miastach. Kolejna sprawa to jest zieleń. I to jest jeden z tych argumentów, które Państwo poruszyliście, być może intuicyjnie. To jest absolutnie kluczowa sprawa. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Te tereny zielone muszą być w mieście zabezpieczone. My ciągle w Polsce i w Rzeszowie również chorujemy na jakąś betonozę, gdzie każdy skrawek trawnika należy zalepić kostką albo asfaltem i postawić tam samochód.
To jest absurd, to do niczego dobrego nie prowadzi. Taki ruch nowej urbanistyki, który mniej więcej od połowy lat 70. na świecie zaczął narastać i w tej chwili święci triumfy, rewitalizuje się miasta. Parę lat temu Broadway, co się nie mieściło nikomu w głowie, został wyłączony z ruchu samochodowego. Chińczycy budują wiadukty, na których sadzą parki. Tak, takie zmiany odbywają się w Bogocie, która kiedyś była miastem, gdzie strach było wyjść na ulicę. Dzisiaj ludzie tam jeżdżą na rowerach. W Montrealu, w Vancouver, w Kopenhadze, w Amsterdamie, w Sydney. Wszędzie w tym cywilizowanym świecie mądrzy ludzie doszli do wniosku, że beton nie, autostrada w mieście nie, zieleń, rowery, piesi, przestrzeń publiczna tak. I wszędzie ludzka natura jest dokładnie taka sama. My naprawdę mamy identyczne potrzeby. I chciałbym, jakby, i to jest ta druga noga, ten drugi fundament, na którym to, co chcemy Państwu zaproponować, opieramy. Tak naprawdę chcielibyśmy z ulicy Spacerowej zrobić pierwszą w Rzeszowie strefę Wonerw. Wonerw to jest taki wynalazek Holendrów. Pierwsza taka strefa powstała w połowie lat 60. w Delft, gdzie doprowadzeni do rozpaczy mieszkańcy zbuntowali się i paru facetów wyszło i po prostu rozebrali ulicę, przy której mieszkali. Dosłownie, rozebrali nawierzchnię, położyli kostkę brukową, zmienili kształt jezdni w taki sposób, aby samochody musiały meandrować pomiędzy meblami miejskimi, elementami małej architektury, zielenią. Tak? Oni już byli tak zrozpaczeni, bo na tę ulicę się nie dało wyjść, oni mieli ruchliwą drogę pod oknami. I co się stało? Nagle się okazało, że starsi ludzie zaczęli wynosić krzesełka, że dzieci wróciły na ulicę i zaczęły się tam bawić, że zaczęły spontanicznie przywracane być międzyludzkie, sąsiedzkie relacje, że wzrósł poziom bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I ten bunt obywatelski zaskutkował tym, że rząd Holandii już w połowie lat 70. te strefy Wonerw wprowadził do swojej oficjalnej polityki kształtowania przestrzeni w holenderskich miastach. Dzisiaj tych stref w Holandii jest kilka tysięcy w kraju, który jest wielkości dwóch polskich województw, co też Państwu pokazuje skalę tego, jak daleko jesteśmy zapóźnieni. Jak odniesiecie się do tego, co się dzisiaj w Rzeszowie buduje, no to po prostu bierze rozpacz. Trochę się to w Polsce zmienia. Pierwsze tego typu strefy powstają w Łodzi, w Warszawie, Kraków się bardzo rewitalizuje, mnóstwo terenów jest przywracanych łącznie z torami tramwajowymi, które są adaptowane na ciągi zielone. Byłem miesiąc temu w Poznaniu i jest ogrodzona ulica w centrum jako plac budowy, wisi wielki billboard. Powstaje też kolejna strefa Wonerw, więc uważamy, że pomysłem na to, co zrobić z ulicą spacerową, jest właśnie stworzenie takiej strefy. Takiej, która Państwa potrzeby zabezpieczy, pozwoli Wam dojeżdżać do budynków, pozwoli załatwić problemy związane z wodą deszczową i tak dalej, ale stanie się też takim miejskim salonem. To nie może być ulica, która służy tylko i wyłącznie do tego, żeby dojechać samochodem do dużego pokoju. Trochę mamy takie tendencje, ale to już osobna kwestia. I trzeci element to jest próba przywrócenia miastu właściwej hierarchii zabudowy i właściwej gęstości tkance miejskiej. Każdy z nas wie, ale już nie każdy wie dlaczego, dobrze czujemy się w mieście starym, nawet jeżeli gdzieś w nim tam jakieś nowe budynki się pojawiają, to sama tkanka miejska jest po prostu dla nas przyjemna. I jak fatalnie i źle czujemy się w tych współczesnych blokowiskach, które po II wojnie światowej w Polsce zaczęły nagminnie powstawać. I te powody to znowu nie jest żadna wiedza tajemna. Proszę też zwrócić uwagę na te schematy. One w naszym żargonie zawodowym określa się jako Schwarzplan. Tutaj mamy miasto historyczne. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo gęsto upakowana jest ta tkanka, jak budynki są blisko siebie, uliczki są wąskie, często jest problem z dojazdem do samochodu, a jednak
a jednak tam właśnie chcemy mieszkać, tam nieruchomości są najdroższe, a z tych modernistycznych koszmarków, gdzie budynki są poustawiane tak jak na Baranówce, mają po kilkaset metrów długości, teoretycznie miały stać w jakichś nie wiadomo niewprecyzowanych zielonych obszarach wspólnych, jak coś jest za bardzo wspólne, to jest niczyje, nikt się nie poczuwa do obowiązku, żeby tego pilnować, no to mamy koszmar. I mało tego, ta przestrzeń generuje potworne problemy, których państwo nie poruszacie, bo to, że jest brzydko, że są problemy z wodą, z dojazdem, to jest wszystko prawda. Natomiast dużo większe kłopoty mamy z tym, co to robi ludziom w sercach i w głowach. Narasta przestępczość, narastają problemy psychiczne, alienacja, dzieci gorzej się uczą, to też generuje korki, nerwice itd., itd. Słuchajcie, to są wszystko naczynia połączone. Wpływ przestrzeni na nasze zdrowie i życie jest absolutnie niedoceniany. W Polsce niedoceniany, na świecie już to wiedzą i te projekty rewitalizacyjne naprawdę idą pełną parą, a my jakimś cudem uparliśmy się, żeby wszystkie głupoty, które na Zachodzie robiono 40-50 lat temu, przerobić na własnej skórze. Sugerujemy, żebyśmy jednak takich rzeczy nie robili. I jedna fundamentalna zasada. Proszę Państwa, jak jest zdrowa tkanka miejska, jak jest dobrze zaprojektowane miasto urbanistycznie, to nawet kiepska architektura sobie tam poradzi. Ona nie będzie nas jakoś specjalnie drażnić, większość z nas minie ją bokiem i nawet jej nie zauważy. Natomiast jak mamy fatalnie zaprojektowaną przestrzeń w mieście, to żebyśmy znaleźli najwybitniejszych architektów na świecie. Znam takie projekty, widziałem. To nie udźwigną taki to ciężar, tak? To niczego po prostu nie jest w stanie uzdrowić. Najlepsza, najwybitniejsza architektura nie pomoże, jeżeli tkanka miejska, jeżeli ta przestrzeń miejska jest po prostu źle zaprojektowana i niestrawna dla człowieka. Będzie to kolejny pomnik czyjegoś geniuszu, być może czyjejś pychy, ale żadnego pożytku jako społeczeństwo z tego mieć nie będziemy. I żeby to jakoś zebrać tak bardzo, bardzo kolokwialnie mówiąc do kupy, to tak naprawdę chodzi o to, aby przestrzeń w mieście miała naturalny, hierarchiczny charakter. Taki, w którym my po prostu funkcjonujemy. Odnieście się też Państwo do własnych doświadczeń, że w domu mamy miejsca, gdzie wpuszczamy gości, ale mamy takie, gdzie ich przyjmować nie chcemy. Jest salon, przedpokój, to jest przestrzeń publiczna, w porządku. Do kuchni, no to już tak nie każdego. Ale do sypialni to już w ogóle. I miasto funkcjonuje, poprawnie zaprojektowane miasto. Te miasta tradycyjne, one funkcjonują dokładnie na tej samej zasadzie. Mamy prywatne mieszkania, mamy prywatne balkony, ale te budynki stoją wokół jakiegoś podwórka czy placu, który jest naszą przestrzenią półprywatną. Bardzo łatwo jest kontrolować obcych ludzi. Jeżeli się tam ktoś pojawia, to my go szybko identyfikujemy. Dzieci się na tych podwórkach bawią i są bezpieczne. Później kolejnym krokiem jest przestrzeń półpubliczna, czyli nasza dzielnica. My ciągle tam czujemy się u siebie, idziemy dwie przecznice dalej, wiemy, że to jeszcze jest coś, co jest w pobliżu naszego domu. I dopiero dalej jest miasto, jest przestrzeń publiczna, która należy do kogoś innego. I to zostało w tej modernistycznej architekturze blokowisk polskich totalnie zniszczone. I dlatego my mamy masę problemów społecznych, również związanych z tym, że wychodzimy z bloku i jesteśmy w mieście, w przestrzeni niczyjej. Stąd przestępczość, brak bezpieczeństwa i tak dalej. I to są, proszę Państwa, takie trzy fundamenty tego projektu, nad którym pracowaliśmy i który chcemy pokazać. Tak? Czyli właściwa hierarchia tkanki miejskiej, właściwa skala zabudowy, zieleń, no i ta górka mieszkalna, czyli sposób kształtowania zabudowy na wzgórz. Teraz przeskoczę do problemów komunikacyjnych, bo Państwo je bardzo słusznie podnosiliście, mówiąc o tym, że ulica spacerowa no, po prostu nie działa. Tak, i żadnej zabudowy w tej okolicy bez rozwiązania tego problemu w większej skali się nie da zrobić. Mamy wstępnie uzgodniony z zarządem dróg, rzeszowskim zarządem dróg, projekt zbudowania takiego bypassa pomiędzy ulicą Zelwerowicza,
a ulicą Sikorskiego i przebudowy samej ulicy Spacerowej. Tak naprawdę, o czym Państwo doskonale wiecie, te tereny, my się zajmujemy tak naprawdę na zlecenie dwóch inwestorów dosyć dużym kawałkiem tego terenu. To jest wielka frajda i wielkie szczęście, że możemy patrzeć na to nie na jakiś wycinek, tylko na większy obszar i starać się zbudować tam po prostu jakąś dzielnicę. Ale macie świadomość, podobnie jak my, że te tereny okoliczne zostały przez wielu rzeszowskich deweloperów wykupione. I tak naprawdę parcie na zabudowę tych terenów po prostu będzie coraz większe. I my musimy rozwiązać problemy komunikacyjne globalnie i po prostu ten cały teren musi zostać jakoś sensownie skomunikowany. Oczywiście o szczegółach można rozmawiać, o tym, jakiej szerokości mają być chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie i tak dalej, ale to są problemy techniczne. Natomiast zasada jest taka, że tak naprawdę ulicę Zelwerowicza z ulicą Sikorskiego musimy takim nowym traktem połączyć, że to, co tutaj się dzieje, już po prostu w żaden sposób nie działa i więcej nie przyjmie. I teraz przeskoczę już do... Gdzie ma być to połączenie? Bo tam jest Zelwerowicza i Robotnicza. Gdzie ma być ta... Już. ...ma połączyć Sikorskiego z Zelwerowicza? Proszę pana, jedziemy stąd, tak? Gdzieś tam za salonem Skody mamy wlot, tak? I trafiamy... Tu mamy ulicę spacerową, tak? Proszę pana, ale to ulice, no to co z tego, że jest wąsko? To będzie szeroko. No. Co to jest za problem? To przecież trzeba ulicę zbudować od nowa. W dużym uproszczeniu to jest przekrój przez te tereny przy ulicy Spacerowej. Spacerowa jest mniej więcej tutaj, a tutaj są te budynki szeregowe, tak, które tam sobie wzdłuż stoku opadają. I teraz ten pomysł utopijny, który się pojawił, żeby tam takie kloce 18-piętrowe budować, jest oczywiście absurdem. Przede wszystkim z tego powodu, że strefa oddziaływania tego budynku jest taka, że Państwo tam na końcu tych szeregówek nie będziecie mieli nigdy światła. Więc to jest utopia, inwestor został gdzieś wmanewrowany przez kogoś, kto mu naobiecywał różnych nierealnych rzeczy i potem gdzieś to poszło w świat. Gdybyśmy chcieli ten budynek przesunąć tak, żeby on nie naruszał interesów sąsiadów, no to dostajemy jakieś kilkusetmetrowe przedpole, na którym nic nie możemy zabudować. Więc to jest klasyczny przykład najgorszej możliwej praktyki, czyli takich blokowisk budowanych jak na Baranówce czy na Podwisłoczu. Więc tak nie wolno. No to zaczęliśmy się zastanawiać, to co możemy zrobić, żeby płynnie przejść, jak Pan Bóg przykazał, od zabudowy niskiej do zabudowy wyższej. No i oczywiście taka prosta praktyka i proste zastanowienie jest takie, że no to wybudujmy piętro lub dwa więcej w pierwszym rzędzie, potem znowu odrobinkę wyżej, potem znowu odrobinkę wyżej i dojdziemy sobie do tej wysokiej zabudowy. Oczywiście tego się też nie da zrobić. Nie dlatego, że zagrażamy interesom sąsiadów, tylko zagrażamy sami sobie. Po prostu te budynki wywierają taki wpływ na siebie, że po prostu tego się fizycznie nie da wykonać. I tak po kolei odsiewaliśmy te różne warianty. Inwestor sobie wyrywał włosy z głowy, bo się okazywało, że wszystkie pomysły, z którymi on do nas przyszedł, odziedziczone po naszych poprzednikach, no po prostu się nie nadają do realizacji. I wpadliśmy na pomysł taki, że możemy to w ten sposób ukształtować, tak? Możemy wybudować niskie budynki przy ulicy Spacerowej, a potem takimi schodkami iść do góry i stworzyć takie kwartały zabudowy. A jeszcze gdyby te budynki cofnąć i stworzyć przy Spacerowej prawdziwą ulicę Spacerową, tak? Prawdziwy bulwar, gdzie pomiędzy istniejącymi budynkami a nową zabudową powstałby paw publicznej zieleni, jako taka strefa styku, przejścia jednej zabudowy w drugą, no to byłoby to rozwiązanie idealne. I od tego momentu zaczęła się taka praca bardzo planistyczna. Tak? Skończyliśmy swoje przygody intelektualne i takie rozważania badawcze. Zaczęły się
zaczęły się różne warianty i proszę Państwa, my zrobiliśmy kilkadziesiąt różnych projektów zabudowy tych wzgórz. Oczywiście przytłaczająca większość wylądowała w koszu, zostało kilka, które potem były rozwijane. Z nich kolejne również zostały wywalone do kosza, jako z różnych powodów nieprzystające ani do naszych oczekiwań, ani inwestora, ani do zdrowego rozsądku. To trochę, proszę Państwa, przypomina odsiewanie ziaren od plew, albo może bardziej takie wypłukiwanie złota, jak starsi znają z westernów, kiedy taki brodaty facet na takim sicie kręci, czeka, aż ten piasek się wypłucze i te samorodki zostaną. I trochę ta nasza praca tak wygląda. Często inwestorzy się zastanawiają, za co my chcemy pieniądze, bo za tych parę kartek chcecie takie pieniądze. Znaczy problem polega na tym, że te parę kartek jest tylko wynikiem gigantycznej pracy intelektualnej, którą trzeba w to wszystko włożyć, żeby dojść do jakichś wniosków. Tak? A te pomysły nie rodzą się same, one się rodzą po prostu z długich godzin przepracowanych, przedyskutowanych, przerysowanych, z kłótni, często sporów, starć, przeróżnych różnych poglądów. I z tego urodził się taki pomysł, aby po pierwsze, to zaraz Państwu pokażę na zbliżeniu, potraktować ulicę spacerową jako strefę Wonerw, czyli strefę, która jest dla ludzi, a nie dla samochodów, w takim dużym uproszczeniu, aby tą zabudowę istniejącą odsunąć tak, żeby pomiędzy tymi budynkami było około 30 metrów. To nam powoduje, że już sobie w okna Państwo nie zaglądają. Aby te budynki nowe, projektowane, miały taki miejski charakter kwartałów zabudowy, z tym stopniowaniem tej zabudowy właściwym, aby wewnątrz powstał dziedziniec, który jest ich półprywatną przestrzenią, potem mamy kolejne przestrzenie półpubliczne, bo one tak naprawdę należą tylko i wyłącznie do mieszkańców tej potencjalnie nowej dzielnicy, czyli nowy pasaż ulicy Spacerowej, duże strefy zieleni urządzonej, tak naprawdę urządzonej, tu mamy parki. I jakby ciekawostka, proszę Państwa, zieleń w mieście to nie są parki, które się buduje gdzieś na przedmieściach, do których trzeba znowu albo autobusem, albo samochodem dojechać. Okej, jak one są, to jest w porządku, ale my tak naprawdę potrzebujemy skwerów, które są dwie minuty od nas, żeby mogła matka z dzieckiem wyjść z wózkiem i za dwie minuty posiedzieć na zielonym placyku. Tak, tylko że to nie jest zieleń publiczna i tak jak powiedziałem, absolutnie nie jest to zieleń urządzona. Do lasu pan może chodzić nadal, to nie jest żaden problem. Poza tym to są też działki prywatne i proszę pamiętać o tym, że w mieście funkcjonujemy w stanie permanentnego konfliktu interesów. Tak po prostu jest. Wszystko, co próbujemy na swoim terenie zrobić, w jakiś sposób wpływa na interesy naszych sąsiadów i w drugą stronę działa tak samo. Nie można ludziom zabronić budowania na ich posesjach, ale można oczekiwać od nich, że będą się liczyli z naszymi interesami. To tak powinno działać, to jest nieustanny proces negocjowania tego, co w mieście może powstać. Żeby to strywializować, gdyby ktoś z Państwa sobie chciał wybudować zbiornik na gnojówkę na działce i odsunąć go 4 metry od granicy zgodnie z przepisami, to też nie może tego zrobić, ponieważ strefa oddziaływania tego i smród jest tak przytłaczający, że nie da się tego po prostu wykonać. Natomiast te działki, które są własnością firmy CIS, potraktowaliśmy kompletnie inaczej. Tam teren bardzo mocno zaczyna się wznosić, działka jest wąska i po to, żeby do tych budynków dojechać, musimy pomiędzy nimi meandrować i to drogą o spadku, który nie przekracza 5%, tak? Bo gdybyśmy zbudowali tu wysokie budynki, to drogi pożarowe są nie do wykonania. Po prostu straż pożarna tutaj nie dojedzie. Dlatego mamy dwa jakby odrębne charaktery zabudowy. Kwartałową, taką miejską zabudowę bezpośrednio przy ulicy Spacerowej. Tutaj mamy ten odcinek nowo projektowanej drogi, tej planowanej, która tam ulicę Zelwerowicza przez te wszystkie tereny zielone łączy z ulicą Sikorskiego i mamy zupełnie inny charakter zabudowy na szczycie. Niskie budynki, czteropiętrowe, o trochę takim willowym charakterze. Absolutnie gęstość zabudowy taka, jak w tych średniowiecznych miasteczkach, które Państwu pokazywałem. Wąska ulica
ale wystarczająco szeroka, żeby tam zapewnić naświetlenie. I teraz sama spacerowa na takim dużym zbliżeniu. Oczywiście to skrzyżowanie, które no dzisiaj go nie ma dobrze, ale jego trzeba zaprojektować od nowa. I to, co jest dostępne dla samochodów, to jest ten ciemny, popielaty kolor. Tędy jeżdżą samochody do tych wszystkich budynków. Proszę zwrócić uwagę, że dojazdy do garaży w tych budynkach są zrobione z tej nowo projektowanej drogi, a nie z ulicy spacerowej. Ulica spacerowa jest takim jasnym, beżowym, pytanie do kobiet, to chyba jest beżowy kolor. Dla mnie on jest szary, ale dobrze. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy taką uliczkę, która sobie meandruje pomiędzy meblami miejskimi, zielenią, ławkami, po to, żeby ten ruch naturalnie zwolnił do około 15-20 km. Oczywiście trochę miejsc parkingowych się tutaj pojawia, ale to jest naprawdę trochę. I ta ulica, my kształtując tą ulicę, zachowaliśmy te wszystkie zjazdy, które tam dzisiaj funkcjonują. Czyli tak naprawdę ta przebudowana ulica spacerowa komunikacyjnie ma służyć temu osiedlu, natomiast cała reszta tych budynków, jeśli chodzi o ruch samochodowy, ma być zasilana z tego nowego odcinka drogi, z tego nowego bypassu. No i tak to... Wie pan, ta ulica jest dwustronna, można wjechać z jednej albo z drugiej. To ja wrócę jeszcze. Ale proszę pana, w tym momencie to, co pokazujemy, nie istnieje. To jest coś, co powstało w naszych głowach. To jest powstało w naszych głowach i części tych rysunków, proszę państwa, nawet inwestor jeszcze nie widział, bo my to, co państwu pokazujemy, skończyliśmy dzisiaj o 7 nad ranem. Więc to też po części jest niespodzianka dla inwestora. Więc nie ma tej drogi. Tak, jej nie ma, ona nie istnieje. Ją po prostu trzeba zbudować. Na tym polega czynienie sobie ziemi poddaną, tak? To znaczy nie ma czegoś, a potem ktoś coś wymyśli i zaczynamy to robić. Ja abstrahuję od tego, czy tam szerokość drogi jest taka, jaka powinna być, po której stronie ma być ścieżka rowerowa albo chodnik i tak dalej. To są problemy techniczne. My mówimy dzisiaj o pewnej idei. Da się tą drogę zrobić, spadki mogą być zgodne z przepisami, będzie możliwy dojazd, szczegóły techniczne. Proszę państwa, nad tym, co dzisiaj pokazujemy, przez ostatnie 4 miesiąca pracowało tam w porywach 7 osób. Żeby to wszystko zaprojektować, potrzebujemy 2 lata i 60 osób. No to wam pokazuje skalę przedsięwzięcia i też jakby skalę tego, czego w tej propozycji nie ma. Nie ma naprawdę mnóstwa rzeczy i ja na wiele pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie wiem, gdzie będą kratki kanalizacyjne. Nie wiem, gdzie będą lampy uliczne. No, nie wiem, gdzie będą przejścia dla pieszych. Nie mam pojęcia. To są rzeczy wtórne do rozwiązania. Tak to wygląda w przekroju. Ja wiem, że to jest coś, czym się architekci posługują na co dzień. My lubimy przekroje, bo one dużo nam tłumaczą. Natomiast dla człowieka normalnego to jest coś, czego w nie sposób czasem zrozumieć. Tniemy po prostu tak, jakbyśmy kroili placek przez ten projektowany budynek. Przez ulicę spacerową, tą z tym zielonym skwerem. I tutaj widzicie państwo jeden z tych domów jednorodzinnych, których tam stoi i w tle ta opadająca w dół zabudowa szeregowa. No więc jakby zaczynamy na styku z ulicą spacerową od 3 kondygnacji. Wykorzystujemy to, że i tak w tym wzgórzu trzeba dosyć mocno kopać, więc możemy tam wykopać 3 czy 4 kondygnacje parkingów, bo ta ziemia i tak jest do usunięcia. I wspinamy się takimi kaskadami aż do kondygnacji 8 tam dalej. Teraz jak mnie żona pytała, to ile ten budynek, no około. Jak mnie żona pytała, ile te budynki mają wysokości, to powiedziałem, że to jest trudno powiedzieć, bo one są niezwykle trójwymiarowe i nie da się tego powiedzieć wprost. To z każdej strony ten budynek jest inny. Tutaj na tym schemacie mogą państwo zobaczyć, z czego to wynika. To znaczy, jak bardzo architektura jest kształtowana przez klimat. Jak bardzo wynika to z tego, że musimy na przykład na tym podwórku i u państwa w budynkach, i w naszych projektowanych budynkach zapewnić dostęp światła.
To oczywiście jest bardzo uproszczony przekrój, on pokazuje tylko jedną pozycję Słońca. Tak naprawdę Słońce też jest trójwymiarowe. Obraca się, tak, i jeszcze do tego się wznosi do góry, więc ten budynek, jego kształt, który za chwilę Państwu pokażę, on też jest jakby wynikiem tej analizy tego, jak to Słońce do każdego z mieszkań musi wpaść. I kolejna sprawa to są warunki przesłaniania. Chodzi o to, żeby ludziom z okien nie odbierać widoku na niebo tak naprawdę, w dużym uproszczeniu. I tutaj na marginesie znowu taki schemat, który Państwu może niewiele powiedzieć, ale ja go muszę pokazać z jednego powodu. To jest analiza pokazująca zacienianie tych budynków, w zasadzie nasłonecznienie, tak? Czyli w każdym mieszkaniu w budynku projektowanym i w każdym mieszkaniu w budynkach istniejących my musimy mieć możliwość zagwarantować wymagane prawem 3 godziny słońca w dniach równonocy. I bardzo istotne, a tu są warunki przesłaniania, czyli one powodują, że budynki nie mogą być bliżej siebie niż ich wysokość, tak? Czyli jeżeli budynki mają 20 metrów, to odległość między nimi musi być 20 metrów i tak dalej. I proszę Państwa, to są błędy straszliwe, które wielu architektów popełnia, wpędzając inwestorów w straszliwe kłopoty. Bo o ile jeszcze są w stanie określić nasłonecznienie tego, co projektują, to bardzo często ignorują zupełnie interes sąsiadów. I to jest strasznie istotne, my to bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy, że na wszystkich działkach sąsiednich da się również budować. To nie może być tak, że my wybudujemy sobie wysoki budynek, ale sąsiadowi już nie zostanie miejsca nawet, żeby wybudować mały dom. Nie, jakby pomijając to, czy to ma ręce i nogi, czy nie, to na każdej z działek sąsiednich można wybudować 4 metry od granicy domek, tak? Po prostu jesteśmy w stanie to zapewnić, a te domy, które tutaj istnieją, też nie są w żaden sposób zacieniane czy przesłaniane, więc jesteśmy tak po bezpiecznej stronie mocy. No i przechodząc już do samej architektury, powstało coś takiego, tak? Czyli mamy tą nową ulicę spacerową. Tutaj po prawej stronie widać kawałki, fragmenty tych istniejących Państwa budynków. Jak widać, jest to ten ciąg pieszojezdny, który gdzieś tam sobie meandruje pomiędzy tymi zielonymi skwerami, tą przestrzenią publiczną. Na parterach i na pierwszym piętrze tak naprawdę tam jest prawie 2000 metrów usług, więc to oczywiście my się nie zastanawiamy, czy tam ma być żłobek, apteka, czy lokal handlowy, natomiast mówimy, że tam jest miejsce na takie usługi, których, o ile mi wiadomo, w okolicy nie ma. I biorąc pod uwagę to, że te tereny pewnie będą dalej zabudowane, one po prostu będą potrzebne. To też, planując miasto, trzeba mieć świadomość, że jeżeli powstaje nowe osiedle, to ludzie muszą mieć możliwość korzystania z różnych usług, niekoniecznie pakując się do samochodu i jadąc na drugi koniec Rzeszowa. To nie może być tak, że my dziecko przywozimy ze szkoły, ono je obiad albo i nie, bo wjadło w szkole, i po południu wieziemy go na drugi koniec miasta na jakieś zajęcia, bo koło nas, koło domu nie ma gdzie. Kiedyś, dawno temu, jeszcze w latach powojennych, takie plany urbanistyczne uwzględniały konieczność lokowania różnych usług. Dzisiaj z różnych powodów jest to albo nieprzestrzegane, albo WZ-ki to załatwiają. Więc jakby kwestia lokalizacji usług wzdłuż spacerowej dla nas jest sprawą kluczową. To też podnosi bezpieczeństwo. Jak Państwo widzicie, jest naprawdę masa zielonych terenów. A tutaj pomiędzy tymi dwoma kwartałami zabudowy widać tą górkę. Jeżeli Państwo pamiętacie, ten plan, widok z góry, to jest taki wężyk, który nam się wije, bo zrobiliśmy chodnik, po którym się normalnie da chodzić. On nie ma więcej niż 5% nachylenia i można tam i rowerem jechać, i z wózkiem, z dzieckiem i tak dalej, a ta góra ma wysokość 4 kondygnacji. To tego się nie widzi jakby z poziomu człowieka. Dopiero jak się zrobi przekrój przez ten teren, człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę, z jaką różnicą wysokości mamy do czynienia. I tu jesteśmy mniej więcej na wysokości tego parku i tam w głębi widać kawałeczek tej nowej ulicy spacerowej.
Chciałbym, żeby też Państwo wrócili sobie myślą do tych wzgórz, które pokazywałem z południa Europy i do tego, jak bardzo ta zabudowa jest rozdrobniona. I chcieliśmy zrobić dokładnie to samo, to znaczy ukształtować te budynki w taki sposób, aby każde mieszkanie to był taki mini domek, aby każde z nich było przesunięte, aby każde z nich było takim klocuszkiem i patrząc na nie z pewnej odległości nie widzimy takiej przerażającej wielkiej ściany, z którymi mamy gdzieś tam na co dzień do czynienia, tylko widzimy mnóstwo takich pikseli, domków, które załamują nam światło i powodują, że nasz odbiór skali tej zabudowy jest kompletnie inny. A to jest wnętrze podwórka. I to jest taka prawdziwa analiza słoneczna, która pokazuje, że to nie jest taka ciemna studnia, które gdzieś tam znamy z łódzkich czy manchesterskich podwórek, tylko że faktycznie jesteśmy w stanie zapewnić tam na dole wystarczająco dużo światła. I to jest ta druga linia zabudowy. To są te budynki, które są w tym zupełnie innym charakterze, po południowej części wyżej. Tak jak Państwo widzicie, jest wąsko, jest mnóstwo zieleni, budynki mają cztery kondygnacje i ta droga się takim wężykiem pomiędzy tymi budynkami wznosi aż na samą górę. Dbaliśmy też o to, żeby te alejki się czymś kończyły, żeby te osie urbanistyczne miały jakieś zamknięcia, tak? Żeby to nie była przestrzeń nieokreślona. I tutaj widać, jak to wygląda z góry. Jest jeszcze jedna, a tutaj mamy widok z balkonu jednego budynku na ten park, który jest tam na środku i tutaj Państwo widzicie fragment tej nowej ulicy spacerowej, a tak to wygląda z góry. Jest jeszcze jedna kwestia, którą przy tej okazji chciałbym poruszyć, czyli kwestia wód deszczowych. Słusznie Państwo podnieśliście uwagę, że no problem będzie z deszczówką. Natomiast żadnym rozwiązaniem w wieku XXI nie jest budowanie gigantycznych kolektorów deszczowych, które ten problem przesuwają na sąsiadów. To znaczy wpuszczamy straszne ilości wody do rzeki, ona gminę niżej kogoś zalewa. To naprawdę nie jest rozwiązanie. I w tych budynkach chcemy tak naprawdę praktycznie całą wodę deszczową retencjonować. My ją chcemy przechwycić i wrócić z nią z powrotem do budynku. I zamiast budować jakieś gigantyczne silosy czy zbiorniki pod terenem i żeby tą wodę gromadzić, to jakby pierwszy stopień przechwytywania tej wody to są zbiorniki retencyjne, które są na dachu. Te wszystkie donice, które Państwo tutaj widzą, tak naprawdę ich zastosowanie ma trzy cele. Po pierwsze chodzi o to, żeby te budynki faktycznie były zielone, żeby ludzie mieli kontakt z przyrodą, żeby ten charakter architektury tej mieszkalnej górki przetykanej zielenią został utrzymany. Po drugie chodzi o to, żeby w tych donicach po prostu retencjonować wodę deszczową. Oczywiście, że nie da się całej i część tej wody zostanie zgromadzona w zbiornikach gdzieś w piwnicy, ale chcielibyśmy na przykład zrobić tam fontannę, a jeżeli się uda i bilans pokaże, że tej wody jest wystarczająco dużo, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy na tym wzgórzu, które tam opada w stronę spacerowej, po prostu zrobili sztuczny strumyk. Nie potrafię powiedzieć, czy to jest technicznie to jest do zrobienia, ale nie wiem, czy bilans wód deszczowych nam na to pozwoli. I trzecia uwaga to jest to, że ta zieleń na dachach powoduje, że lepiej się w tym budynku mieszka, szczególnie tym, którzy mają mieszkania pod spodem. Po prostu warstwa ziemi i warstwa zieleni jest genialnym izolatorem. Tak? Mamy namiastkę tych hobbickich norek i zielonych dachów. Tak? Latem jest dużo chłodniej, zimą jest dużo cieplej. No i już tak, ponieważ jest takie powiedzenie, że obrazek jest wart tysiąca słów, ale ruchomy obrazek jest wart jeszcze więcej, to chciałbym Państwu na koniec już tego mojego przydługiego gadania pokazać taki bardzo roboczy materiał wideo, który sobie gdzieś wewnętrznie nakręciliśmy. Więc wjeżdżamy tutaj od strony ulicy Zerwerowicza w ulicę spacerową. Jakby proszę
też mieć świadomość, że to jest jeszcze ciągle bardzo wczesna wersja, że my, no, lokale na parterach są ciemne, tam się nic nie dzieje, tak? Na razie są ciemne, ale muszą sobie Państwo wyobrazić, że tam po prostu powstaną sklepy i to będzie tętnić życiem. Tu mamy ten park, te cztery kondygnacje różnicy z tym wijącym się wężykiem i chodnikiem. A po prawej stronie widać te istniejące posesje i te zjazdy do budynków, które tam dzisiaj funkcjonują. Mamy świadomość tego, że to jest materiał jeszcze bardzo niedoskonały, tak? Ale to proszę wybaczyć, naprawdę to jest ogrom pracy, którą jeszcze trzeba w to włożyć, a bardzo chcieliśmy Państwu pokazać zasady. I tutaj się wspinamy pod górę tą drogą, która biegnie po zachodniej stronie tych działek, tak? Tu bym chciał tylko jedną rzecz Państwu pokazać i na moment się zatrzymam. Proszę zwrócić uwagę na ten prześwit pomiędzy budynkami. To jest taki patent. Kto był w Sandomierzu, to może się spotkał z tym, że w tych starych miastach, szczególnie położonych na wzgórzach, bardzo często między punktami otwierają się takie wąskie dróżki, takie alejki, które gdzieś tam na końcu kończą się jakimś punktem widokowym, tak? Masę mamy takich rzeczy. Niestety w Polsce po wojnie skończyło się tak, że te punkty widokowe wychodzą na parking, na giełdę samochodową albo na coś równie uroczego. Ale co do samej zasady kształtowania przestrzeni, to dokładnie staraliśmy się to robić, tak? Zrobić tutaj współczesne budynki, ale w układzie urbanistycznym średniowiecznego miasteczka. To jest model 1:1. To jest prawdziwa makieta zbudowana na terenie takim, który zamodelowaliśmy bardzo dokładnie na podstawie tego, co jest. Natomiast to, co Pani mówi, to jest miód na moje serce, bo bardzo staraliśmy się, żeby ten teren był tak zabudowany, żeby się nie dało odczuć tego, że ta zabudowa Państwa przytłacza. Da się to robić. Ludzka percepcja jest tak skonstruowana, że możemy używać różnych trików. Do kobiet, no proszę Pani, prążki pionowe wyszczuplają, tak? I z architekturą jest bardzo podobnie, tak? Czarne wyszczupla, białe pogrubia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest masa rzeczy, które potrafimy zrobić, żeby w przestrzeni, w której funkcjonujemy, czuć się lepiej, tak? Żeby kształtować tą przestrzeń i budynki w taki sposób, żeby ona nas inspirowała i powodowała, że się czujemy lepiej, a nie żeby nas nie przytłaczała. Teraz pewnie Pani widzi skalę tej zabudowy i wie, że to nie jest zaburzona proporcja. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Od 2 do 8. To jest od 2 do 8. Około 30 metrów. Nawet 4. My chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, dlatego że mamy też analizy geologiczne, wiemy doskonale, jaki to jest grunt. Jak Państwo widzą wzmocnienie tego grunta? Nie mam zielonego pojęcia. Mówię zupełnie szczerze, to nie jest etap projektu, w którym zajmowaliśmy się szczegółami posadowienia tego budynku. Po prostu. To nie jest faza, w której jestem w stanie udzielić Pani odpowiedzi na takie pytanie. Oczywiście, że tak, no ale to niczego nie zmienia. Da się budować budynki na bagnach, da się... Tak, ja proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, tą swoją część zakończyłem i teraz jestem do Państwa dyspozycji.